Piękne. Nie czuję, gdy rymuje. Dobra. Standardowo. Ciekawi mnie, jak Sylas zaczął. Naprawdę, nie ma tej płynności w tej gierce. Naprawdę nie mam płynności, mam problem z losfitowaniem creepów. Eskapy. Mnie to ciekawi, jak Sylas zaczął dżunglę. Bo w sumie na Sylasa jeszcze nie grałem w dżungli. Ej, tu szczerze mówiąc też czekanie na late'a. Ty jesteś OP, Sivir jest OP, Syndra jest OP. No co powiedzieć więcej. Czemu ty flashujesz ze mną właściwie? On flashnął? On flashnął tak właściwie ze mną. Gościu, nie rozumiem cię. Zaraz się wywalasz. Dobra, Zignitowałem go dla połku. Ja tam idę. No chodź, on jest bez A jeszcze. A zbijesz mu formę? Bez flasha jest. Znaczy, no to już sobie go zabij, nie? No. Chciałeś jeszcze szóstkę. Znaczy, ja dostałem z tego, z Reda chyba. Ale dobra. Good, ja dobry gank, ja być dobry w tą grę. Ja mogę przyjść jeszcze raz, ale jeżeli dobra. Się będzie z tobą bił. Tylko ty, ale daj mi chwilę, bo jak ja mówię, że będzie się bił, to... O, pa, pa, robimy ich. Pa. Uważaj. Dobra, co na co uważać, gościu? Biegnę. Ja nie mam taunta, nie mam nic. A chyba, że tak. No to se sam go zabiję. No to dobra, no to sorry. W ogóle widzowie, powiem wam jedną rzecz. No i on tak naprawdę po pierwsze nie chcę daleko. Przerywać im pięknego nawalania się na bocie i na topie. Nie chcę mu przerywać. Widzicie, stracił Dasha, ja też straciłem Dasha. Niedługo będę stawiał odcinek odnośnie smoków. Jakie smoki są najlepsze, dla kogo, w jakiej minucie go robić i tym podobne. Także serdecznie zapraszam. Michael B. Ale farta miałeś. Sekunda i byś nie umarł. Fart, ale stary, ja i tak zmisplayowałem to. Wiem, bo hitnąłeś turret. Tak? Dobrze mówię? Być może. No. Przygotowany pod dive i umarł. Właśnie o tym mówię, to jest instynkt top lanera. Klasyka gatunku. Klasyka gatunku. Pytasz, dlaczego Wladimir nie ma kontry? Wladimir ma kontry, ale moim zdaniem jest bardzo silny. Ty go robisz chyba. Nice. I triumf, i plus jeden. Plus jeden win w promo oczywiście. Ej, on ma R-kę? A nie ma. Ej, dawaj go skampimy. Chodź go zabijemy. O, siema. Ty, uważaj. No, dlatego chciałem, żebyś prześlił, bo teraz cię zabiję. Stary! Musiałeś... Czemu? Czemu tak późno? Co tak późno? Przecież to... szedłem cały czas. Siedłem cały czas, no. Teraz zrobić puk champa, stary. No masz double buffa na linii. Nie słucham cię więcej. No dobra, sorry, ale... No co cooldown, tego buffa odebrać, stary. No dobra, niech ci będzie. On bez erki jest, nie? Bez E jest. I bez erki też. I bez flasha. I w ogóle bez wszystkiego, ty. Poczekaj. No weź sobie, weź. Ja pierniczę. Nie odpalę, Kubo, nie mam. Nie mam smajta. Tankuję to dla ciebie. Jeszcze umarłem sobie. Co ty? Specjalnie ci go zostawiłem, żebyś tego buffa odebrał, stary. Ja chciałem go dać tobie, no. Ale my mamy. No żebyś go dominował. I tak go dominujemy z tego. Dobra, tam wiesz. Odpieprzenie pokczampa. Dobra, give you chance. Report Ramos. Good luck. Now. Diamond 1 EU. No to ty masz DX 1, ja mam tam promo do D2, więc... Chwila. O kurde. Rene jest OP 1v1. No nie, no ja zaraz wyjdę z tej gry, nie? Dobra, leżysz. No i mam Reda, jest super.
Dzięki Ja sobie niemu trochę z mógłbym wami wybierać, pogadam. kiedy chcecie się bić Czekajcie. albo nie. Ja wam ten mógł. Ja sobie trochę przez chwilę pogadam z wami. Otóż, moi drodzy, jeszcze odnośnie kanału, chciałem wam wspomnieć, że Ligowe Mity są na tyle fajną serią, którą mega mi się fajnie nagrywa, że zadawajcie ich jeszcze więcej, bo im więcej, tym lepiej. Oczywiście każdego czempiona mam na swoim koncie, więc śmiało mogę wszystko testować. Tylko że mam konto na Westie, ale to jest tylko takie, wiesz. Tylko takie. Kurde, trzech na tym, na Żuku. To jest, wiecie, takie po prostu konto, gdzie sobie tam gram i tym podobne, ale mogę jakieś takie solowe mity sprawdzać, także nie ma problemu. No, ja wracam do niego i miłego oglądania dalej życzę. To, no to wiesz. A też łatwo go wykajtować, moim zdaniem. Kogo czego to? Dużo łatwiej niż Orna i Siona. Mimo wszystko. Też, kurde, tak odpaliłem randomowo. No to sklep. A, GG. Bo aktualnie. Niesamowite. Łapę do mnie wstępu, chciał mi liścia wyjebać. A ja go na pizdę fasada. Bomba w oko i oddechu nie mógł złapać. Co ty kurwa go?